A na koniec zaproszenie. Po raz drugi orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Bielska Białej. 6 stycznia 2013 roku orszak przejdzie od kościoła Opatrzności Bożej w Białej ulicą Stojałowskiego, placem Smolki, placem Chrobrego na Stary Rynek. A rozpocznie się to wszystko od uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem biskupa Piotra Gregera. Wszyscy uczestnicy będą królami, którzy pójdą pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi. Patronat nad orszakiem objął biskup Tadeusz Rakoczy i prezydent miasta Jacek Krywult. Szczegóły w naszej rozmowie. Jesteśmy w tej chwili wśród 60 miast w Polsce i również dołączają do tego orszaku za granicą miasta. Mamy tą przyjemność, że prezydent zgodził się na przemarsz orszaku ulicami miasta. Będzie to dłuższy przemarsz od Kościoła Opatrzności Bożej ulicą Stojałowskiego przez plac Smolki, Chrobrego na Stary Rynek. No właśnie wygląda na to, że to będzie taki orszak łączący Białą i Bielsko. Są takie uroczystości czasami w stolicy Podbeskidzia, gdzie podobne manifestacje się odbywają, ale nigdy nie o tej porze. Tak, prawda? Chcieliśmy to zrobić w ubiegłym roku, ponieważ było 700-lecie połączenia Bielska i Białej i był taki pomysł, no ale nie udało się, dosyć późno mogliśmy rozpocząć, ale w tym roku, myślę, że no, rok później to nie będzie tak źle i będzie taki akcent na właśnie na koło rzeki Białej. Kojarzymy ten orszak właściwie z takim entuzjazmem młodzieńczym i chyba no, nie da się ukryć, dominują młodzi ludzie, choćby dlatego, że jeżeli jest nawet mroźna pogoda, no to ich to nie odstrasza. No nie odstrasza, młodych ludzi mało co może odstraszyć. No na pewno aktywnie włącza się młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej i jako obstawa orszaku i jako uczestniczy orszaku wiem o tym, że będzie nas bardzo dużo w tym roku na pewno, tak samo jak w zeszłym roku. Będą też szkoły, ponieważ współpracujemy ze szkołami. Trzy szkoły, które brały udział 6 stycznia 2012 roku, mają jakby pierwszeństwo, ale też kierujemy prośby do innych szkół i myślę, że będzie dużo dzieci. Już dwie szkoły zgłosiły swoje uczestnictwo. Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego szyje nam również stroje, więc będzie więcej tych stroi. Będą to kolory, tak jak były zielony, czerwony i niebieski, tak jak korony właśnie. Więc dzieci będą się wyróżniały, będą szły w orszaku. No i jeszcze może to, że będą Trzej Królowie na koniach, tak jak obiecywaliśmy, że będą zwierzęta, więc konie będą i będą Trzej Królowie na koniach, będzie dla dzieci poczęstunek. Zapraszamy na Orszak Trzech Króli 6 stycznia 2013 roku. Pamiętajcie, 6 stycznia. Wszystkich mieszkańców Bielska i okolic. A zwłaszcza dzieci. Zapraszamy!